Witam Was, moi drodzy, na moim kanale, z tej strony ja, czyli Hizashi. Dzisiaj, moi drodzy, będzie kolejny odcinek z HF Guide. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam zmiany w kompilacji 5105 i 5106. 5105, moi drodzy, jak wiecie, już została wydana, kompilacja 5106 jeszcze nie została wydana, ale już pewne zmiany się pojawiły. I ona zostanie wydana w poniedziałek. Tam będą zmiany właśnie, które poprawiają pewne błędy z blokadą botową, które gdzieś tam pojawiły się jeszcze. Jeszcze to tam dopracowywałem, aczkolwiek jeszcze nie do końca działa tak, jakbym sobie zażyczył, ale podejrzewam, że bez grzebania na moim WPS-ie na głównej stronie nie rozwiąże tego problemu po prostu od strony HF-a, tylko trzeba by to zrobić od strony serwera. No ale wracając do tematu, pierwsza rzecz, która na pewno rzuciła Wam się w oczy, to jest data ostatniej aktualizacji. Ona jest tutaj, widzicie, w panelu admina na dole. Jest tu jeszcze też wyświetlana, jeśli została zdefiniowana, czyli jeżeli zainstalowaliście na czysto kompilację od 5.1.0.5, to jest też pokazana data instalacji systemu, czyli kiedy zainstalowaliście cały system na czysto. Może dla Wam niektórych mało przydatna informacja, aczkolwiek dla tych, którzy robią jakieś zmiany, sobie kombinują, to za każdym razem, kiedy użycie aktualizacji, czyli tutaj tego mechanizmu w zarządzaniu systemem, aktualizacja, użyjecie tego. Jak widzicie, już mam najnowszą wersję, więc nie mam aktualizacji do zainstalowania, to tamte daty będą się pojawiały. O, teraz przez przypadek się, moi drodzy, wylogowałem. Ale to nam nawet na złe nie wyszło. Co my tu teraz, moi drodzy, mamy? Co nowego, moi drodzy, doszło? Mianowicie przejdźmy sobie od razu do ustawień rejestracji. Do ustawień rejestracji, moi drodzy, dodałem nową funkcję, czyli filtry na niki i na domeny, na nazwę domeny, który, moi drodzy, pozwala Wam zablokować niechciane niki lub niechciane domeny na stronie pocztowe, te, które za domeny pocztowe odpowiadają, po to, aby nie dało się zarejestrować nowego konta. Bardzo fajna sprawa, na pewno niektórym administratorom się przyda, ale sama flaga to, moi drodzy, nie wszystko. Drugą sprawą jest tutaj panel, jego macie tutaj, też w zarządzaniu stroną. Czyli rejestracja blokady ników i domen. I tutaj, moi drodzy, możecie zdefiniować, osobno macie formularze do definiowania, macie tutaj w zależności od potrzeby, możecie zablokować dany nick, czyli daną nazwę użytkownika. Ja na razie nie będę dopisywał, domyślnie napisałem sobie tylko admin. No i domenę gmail sobie zablokowałem, tak, dla przykładu. Możecie sobie te dane usunąć, możecie sobie te dane zedytować. Domyślnie sam ten panel ustawień ma być dostępny tylko dla administratorów głównych, czyli tych, co są na levelu 106. Jako preferowane ustawienie dla uprawnień. No i kolejne zmiany, które zostały wprowadzone, jak już jesteśmy na etapie panelu admina, to, moi drodzy, są wstawione dodatkowe ustawienia. Zaraz zobaczymy tylko, gdzie to zaryłem, bo ja też, moi drodzy, mam sklerozę. Tym bardziej, że wiecie, ja robię kilka kompilacji naraz. Bodajże w polityce bezpieczeństwa, moi drodzy, macie. O, tak jest. Polityka bezpieczeństwa, moi drodzy, jest dodane Google RK Pacha. To jest taka specjalna funkcja, która, jeżeli macie na koncie Google podpiętą swoją domenę na odpowiedniej stronie, do której link jest tutaj, czyli o, na tej stronie, moi drodzy, zarejestrujecie swoją domenę, to możecie sobie pobrać specjalny generator kodu, który pozwoli Wam wstawić specjalne pole weryfikacyjne na weryfikację waszego formularza do rejestracji, formularza na posty, w zależności, gdzie chcecie to pole wstawić. I teraz, moi drodzy, nie musicie całego kodu wstawiać, wystarczy tylko wstawić odpowiedni klucz.
Ja Wam nie pokażę, jak to zrobić, ponieważ na to, moi drodzy, zrobimy specjalny tutorial. To będzie w innym tutorialu i ja Wam to pokażę, tak wiecie, moi drodzy, na jakimś testowym serwerze, którego będziemy to podpinać. I będziemy to, moi drodzy, robili na zasadzie takiej, że ja po prostu samą tą konfigurację domeny już będę miał ustawioną, a Wam tylko pokażę, że tylko Wam pokażę, gdzie co trzeba wkleić. Oczywiście, z którego parametru trzeba wkleić, co będzie trzeba wkleić. W zasadzie jedyne, co Wam będzie potrzebne, to tylko klucz. Sam klucz, którego Wam nie pokażę. Klucz definiujecie tutaj. I ten klucz bierzecie po prostu z tagu, który trzeba wstawić w nagłówek. Tam będzie jakiś parametr Google RK Paha Key, czy coś w tym rodzaju. I ten klucz, moi drodzy, witryny, wklejacie tutaj, a resztę odwali skrypt po włączeniu tego pola. O, jak już widzicie, u mnie to już samo w historii przeglądarki zostało. I wystarczy dać flagę na tak, jak już sobie to wszystko ustawicie. Jak już sobie to wszystko ustawicie, moi drodzy, to to pole zacznie działać. Ono wygląda po zarejestrowaniu. Moi drodzy, wygląda po zarejestrowaniu właśnie tak. Teraz Wam pokażę na mojej głównej stronie, jak sobie wejdziecie w formularz rejestracyjny po skonfigurowaniu prawidłowym RK Paha. W rejestracji powinno wyglądać to pole następująco. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, i to Wam też pokażę właśnie z głównej strony, więc zalogujmy się z powrotem do naszego konta użytkownika, czyli na naszą główną stronę. Jak widzicie, mamy tutaj jedno powiadomienie, że jest jedno konto nieaktywowane. I teraz, moi drodzy, jak macie kilka tych kont, to już wiecie, że było w poprzednich kompilacjach, kiedy było rejestrowane konto, że możecie sobie je aktywować, możecie sobie te konto wysłać jeszcze raz notyfikację z mailem do aktywacji lub możecie usunąć. Teraz ja dodałem tutaj, gdzie macie napis opcje, jest taki mały guziczek, też z kasowaniem, czyli coś jak to, tylko zmniejszone. Jak kliknicie tutaj, to pozwoli Wam skasować wszystkie pozycje. Jeśli tych pozycji jest tak dużo, że nie chce Wam się pojedynczo usunąć, no to robicie usuń wszystkie i Wam od razu usuwa Wam wszystkie pozycje, czyści całą tabelę po naciśnięciu na tamten guzik. To jest też taka ciekawa zmiana. Myślę, że jak dla Was to będzie fajne udogodnienie. Kolejna rzecz, która została też dodana do flag ustawień, to tutaj zostały zmienione te mechanizmy tutaj właśnie dla forum, dla botów. Jak widzicie, to jest włączone teraz. Ten filtr botowy ja Wam pokażę, gdzie jest w rejestracji. On jest dodany w dwóch miejscach. Po pierwsze, został dodany do formularza rejestracyjnego. Tutaj znowu posłużę się główną stroną, moi drodzy, mojego projektu, czyli stroną HFA. I tu, moi drodzy, jako że to już jest też najnowsza kompilacja, to tutaj, moi drodzy, właśnie też w kodzie źródłowym to Wam najbardziej będzie pokazać właśnie te wszystkie nowe zagwozdki. Czekajcie, że mamy. O, i jest. Wyświetl źródło strony. I teraz, moi drodzy, jak macie ten formularz rejestracyjny, to teraz tak, tutaj w formularzu, o, to będzie trochę wyżej, znowu za bardzo przewinąłem, o, i teraz tutaj, moi drodzy, macie tak, to jest trochę, czekajcie, to jest gdzieś tutaj, o, tu jest. Kapaha Bots. I teraz tutaj, moi drodzy, w tym formularzu, jeśli to pole Wam bot wypełni, to nie przejdzie rejestracji, bo to jest tam ta Kapaha Bot. Tu macie pole właśnie RKPH2, czyli to generowane działanie matematyczne. Natomiast tu macie tą formularz z rejestracją. I tu jeszcze gdzieś jest RKPH. O, tu macie, moi drodzy, RKPH.
i ona jest już od razu wypełniona, od razu podana. Ten parametr, czyli tutaj właśnie data site key, to jest ten, który musicie w ustawieniach zdeklarować. I wystarczy po prostu wstawić tego diva, on jest wstawiony w system i takie coś wam wygeneruje, taką mniej więcej linijkę, czyli taki div będzie wygenerowany na tamtej stronie, co wam pokazałem, czyli na czekajcie, o, żeby było szybciej, żebym wam pokazał od razu szybciej, żeby też, wiecie, ten materiał nie był rozciągnięty jak guma z majtek, czyli na tej stronie, jak tu sobie założycie właśnie tą waszą domenę z waszą stroną, to wam wygeneruje właśnie kod, który wygląda mniej więcej jak ten. Różnica tylko taka, że każda witryna ma swój inny klucz, czyli ten parametr jest podmieniany, który sobie podmieniacie po prostu tutaj w tych ustawieniach i musicie włączyć tę flagę. Na razie domyślnie jest wyłączona i to pole tu jest puste. I dzięki temu właśnie możecie sobie określić czy to pole ma być uruchomione i czy ono będzie działać i funkcjonować. Co do tego filtra botowego, to wam już mówiłem. I tu jeszcze jest, moi drodzy, w ustawieniach rejestracji ta flaga, o której wspomniałem wcześniej, czyli flaga dotycząca właśnie zablokowanych ników i domen. To wygląda właśnie tak, moi drodzy, że jest funkcja, która sprawdza pole z nickname oraz pole z adresem e-mail. I jeśli adres e-mail oraz albo jedno i drugie, albo któreś z tych znajduje się na zablokowanej liście, no to tutaj wam tej rejestracji nie przepuści, jeśli domena znajduje się właśnie na zablokowanej liście. Nie ma możliwości potem, żeby to konto zarejestrować, ale o tym wam już wspomniałem. I to są takie zasadnicze zmiany, które zostały wprowadzone. Ja jeszcze będę, moi drodzy, grzebał przy tym kodzie z obrazka, bo tam nie zawsze ten kod z obrazka przechodzi. Będzie trzeba jeszcze te kwestie poprawić i ona będzie poprawiona w najbliższych kompilacjach. Będzie naprawiona w najbliższych kompilacjach i wszystko wtedy, moi drodzy, zobaczycie jeszcze. Do tego też będą materiały wideo. Połóż to tu. No i tak, moi drodzy, wygląda kwestia tej kompilacji 5.1.0.5 oraz 5.1.0.6. No i, moi drodzy, planowane następne zmiany, to tak jak mówię, będę jeszcze grzebał przy tej rejestracji, jeszcze będę poprawiał ten mechanizm antybotowy, ale to, moi drodzy, tak jak mówię, jest ciężkie do ominięcia, ponieważ boty stosują coraz to nowsze triki, żeby wrzucać. Widziałem nawet, tak podejrzewam, że tak to działa, a jeszcze dostałem powiadomienie na Facebooku, moi drodzy, to ja sobie to powiadomienie teraz, pozwólcie, że usunę, będę to powiadomienie później przeglądał, później będę odpisywał tej osobie, która do mnie pisze. W każdym bądź razie to by było na tyle w tym materiale. No, wszystkie takie nowe zmiany, które wprowadziłem, to myślę, że już wam pokazałem. Natomiast co do dalszych materiałów właśnie związanych tutaj z HF Guide i z tym layoutem, który tutaj dzisiaj jest nieskończony, to one będą w późniejszym czasie nagrywane i będą w późniejszym czasie wrzucane na YouTube'a. Więc kończąc ten materiał, moi drodzy, ja oczywiście przypominam wam o sekcji komentarzy, przypominam wam o łapka w górę i przypominam wam o dzwoneczku, który, moi drodzy, sobie musicie nacisnąć, aby mieć powiadomienia o tym, że coś nowego na moim kanale się pojawiło. No więc w sumie będę się z wami już, moi drodzy, żegnał i mówię wam do zobaczenia. I moi drodzy, nagrywam ten materiał, żeby dla tych, co czekają na poniedziałek, będą się zastanawiać, w który poniedziałek pojawi się kompilacja 5106, to dzisiaj, moi drodzy, mamy właśnie czwartek, 16 marca.
To tak, żebyście wiedzieli mniej więcej, kiedy tam ta aktualizacja ma się planowo pojawić. No i w sumie tą informacją mogę ten materiał dzisiaj już zakończyć i się z Wami pożegnać. Więc trzymajcie się ciepło, no i do następnego na moim kanale.